Jo, jak się macie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Grafuch i zapraszam was do kolejnego 51 już odcinka kolekcjonerstwa. Dzisiaj prezentuję wam gameplay z Call of Duty Advanced Warfare. Jest to szybki 2.55 bodajże DNA Bomb ugrany z bronią KF5, z moim złotym KF5. Już właściwie teraz mam Royality nawet. Jest to stary, stary gameplay. Słuchajcie, jeżeli kogoś interesuje tutaj klasa, jakiej używałem, no to było KF5 z powiększonymi magazynkami, uchwytem, lufą. Miałem w perkach Lightweight, w pierwszym, w drugim miałem Blind Eye, w trzecim miałem Scavengera oraz Hardline. To jest taki chyba najfajniejszy setup do hardcore'u, bo to jest hardcore dominacja, gameplay ugrany właśnie w tym trybie. I używam sobie UAV, system hack z asystami, czasem podwójnym. Razy dwa, do tego jeszcze był Warbird zwykły, tylko ze zdalnym sterowaniem. Słuchajcie, wynik ugrałem tutaj 89 do 8, więc całkiem fajnie, 45 killstreak nawet wpadł. Tak jak mówię, fajny, szybki DNA. Ugrany na nubach, tak wiem. I słuchajcie, pomyślałem sobie, że będę właśnie rzucał raz gameplaye takie DNA ugrane z boostowanego konta, to tak nazwijmy. A co drugi tydzień będę wrzucał wtedy aktualne jakieś gameplaye, które mi się udaje wrzucać nie z boostów, no takiego już właściwie półboostowanego konta. No KD już to mam pozytywne, więc idzie w górę cały czas, więc takie nowsze filmiki będę wam wrzucał raz tak, raz tak. Propos jeszcze tego, bo ciągle są głosy, że i tak, mimo że są goście już wyprestiżowani, i tak, że już mam pozytywne KD, i tak są głosy, że są słabi ci przeciwnicy, no to powiem wam, że zapraszam was na livestream i myślę, że taki livestream niedługo zrobię też na YouTubie i wrzucę go, zostawię taki 2-3 godzinny, gdzie będziecie mieli po prostu cały szereg różnych moich gier. No i no, nie ma się co dziwić, że ja wybieram te, które chcę tutaj wrzucić na kanał, najlepsze, tak? Gdzie mam najwyższy wynik, gdzie mam jakiegoś DNA, gdzie mam jakiś wyszus, gdzie są jakieś szybkie akcje. Takie gameplaye wam rzucam, najlepszy spośród mojej sesji, gdzie sobie siądę, pogram 2-3 godzinki. Z takiej sesji sobie wybieram najlepszy gameplay i wtedy wam go publikuję. Bo wiadomo, że są też i gorsze, no ale takich nie widzę sensu wrzucać, bo są nudne, po prostu mniej ciekawe i wiecie... śmierć, zabójstwo, zabójstwo, śmierć i tak dalej, więc wybieram ten najlepszy, to jest po to tutaj założyłem ten kanał, żeby się wam też pochwalić, jak mi czasami dobrze idzie, tak? Więc jeżeli będziecie chcieli zobaczyć takie gameplaye, gdzie mi idzie gorzej, no to proszę bardzo, na streamie będziecie mieli i już koniec tego tematu. Chciałbym jeszcze szybko wspomnieć tutaj pozdrowienia dla Krzysia Morka oczywiście, ale i dla paru innych osób też. Odnośnie odpowiedzi na komentarze, czasami nie ma tego, wiecie, jest tylko łapkowanie, tak? Tylko daję łapkę i możecie, i nawet widziałem, że niektórzy tak piszą, że mógłbyś odpowiedzieć, a nie pisać tylko łapki. No czasami nie macie tego, tej ikonki odpowiedz i nie ma jak wam odpowiedzieć, tak? Więc to nie dlatego, że ja was olewam, tylko po prostu nie mam jak wam odpowiedzieć, więc nie przejmujcie się tym bardzo i bardzo się cieszę, że dalej piszecie. I tutaj mówię, tutaj Krzysiek, Morek, najczęściej ma taki problem, ale są też inni, więc piszcie, śpiszcie, ja wszystko odczytuję. I to tyle chyba na temat tych odpowiedzi. Słuchajcie, dzisiaj, no cóż, mamy ciszę wyborczą, więc temat, jaki sobie dzisiaj, na dzisiaj przygotowałem, czy przygotowałem, myślałem, żeby pogadać o nim, trochę jest niestosowny. Jednak chciałbym się zapytać was, czy wybieracie się na wybory i czy... Może jeżeli nie możecie jeszcze, bo nie macie odpowiedniego wieku, czy wybralibyście się na wybory, gdybyście mieli taki wiek? Słuchajcie, ja chciałbym powiedzieć do tych wszystkich osób, które twierdzą, uważają, że nie idą na wybory i nie chcą głosować, ponieważ i tak się nic nie zmieni. Chciałbym wam powiedzieć o takiej sprawie, że jeżeli mielibyście firmę i chcielibyście zatrudnić jakiegoś pracownika, nie wiem, sprzątaczkę, to czy pozwolilibyście, żeby ktoś za was ją wybrał, czy nie wiem, jakaś agencja wam ją przysłała, czy żeby to przyszedł ktoś z ulicy, czy w ogóle was by nie obchodziło i pierwszego lepszego byście wzięli pracownika? Czy może byście dogłębnie przeanalizowali życiorys i tutaj staż pracy i CV takiego pracownika, który ubiega się o posadę na waszej firmie, czy zrobilibyście research, czy wybralibyście tego najlepszego, najbardziej wam odpowiadającego wtedy, czy po prostu byście to olali? Jak byście zrobili? No myślę, że każdy rozsądny pracodawca by chciał się zapoznać z tym, co może zaoferować mu nowy pracownik i wybrałby tego najlepszego, tak? I tak samo się to tyczy wyborów prezydenckich czy parlamentarnych. To w naszej kwestii jest to, żebyśmy
My osobiście dotarli do tych wszystkich kandydatów, a kandydatów było aż 11, więc trochę czasu jednak trzeba było spędzić, ale to jest nasze zadanie, żeby spędzić ten czas i popatrzeć po programach, bo myślę, że większość jednak przez te telewizje reżimowe i tak dalej jest ogłupiana i wiadomo, że tylko 2-3 osoby, ewentualnie jeszcze ktoś tam, może czwarty, piąty, czasem na sekundkę się pojawiał, a o reszcie w ogóle nic nie było wiadomo, tak samo jak z tą debatą. No jedynie tylko w tej debacie prezydenckiej, która była niezłą farsą swoją drogą, ale to mniejsza z tym, słuchajcie, więc to naszym zadaniem jest dowiedzenie się, kto co chce powiedzieć i wtedy możemy z czystym sumieniem oddać głos na taką osobę. Ja was bardzo zachęcam też, żebyście poszli i wybrali według was najlepszego, waszym zdaniem najlepszego kandydata na to stanowisko. I nie myślcie, proszę, broń Boże, w ten sposób, że oddam głos na tego, ponieważ to jest mniejsze zło, tylko w pierwszej turze możecie śmiało głosować na kogo chcecie, bo każdy głos oddany nie na jedną z osób nie jest głosem straconym, więc zachęcam was do tego bardzo. Ja sam się wybieram i czekam na wasze komentarze, czy wy też jednak pójdziecie, może was przekonałem do tego. Wiem, że w Polsce jest trochę system patologiczny, ponieważ partie uwłaszczyły sobie tutaj nasze nas, po prostu nas sobie uwłaszczyły i za w sumie nasze pieniądze, bo z podatków żyją i jeszcze wykorzystują media do tego, żeby ciągle się utrzymywać tam, więc zachęcam, bądźcie przeciw systemowi. Słuchajcie, na koniec jeszcze wam powiem tylko, że a może to będzie niespodzianka, jednak zobaczycie w przyszłości. A tymczasem ja się żegnam, bo gameplay już się chyba dawno temu skończył, więc na razie cześć, yo, saluto żołnierze.